Świetnie, bardzo ci dziękujemy za starania. Co tu się dzieje? Przykro mi, to też jest część mojej pracy. Co to ma znaczyć? Oszukał mnie pan, tak? Planował to pan przez cały czas. Nie ruszaj się. Oj, słońce już zaszło. Dokończymy grę jutro. Ależ ze mnie niezdara. No, no, masz niesamowitą pamięć. Tylko ten złoty generał, czy on nie leżał tutaj? Spokojnie. Jutro będziesz na morzu. Już się tam tobą dobrze zaopiekują. Ej, słyszałeś jakieś zwierzę czy coś? Chodźmy stąd. Zdawało ci się tylko. Dokąd ci się tak spieszy? No, ja... Ostatnio tak byłeś zajęty tą swoją sztuką, że nawet nie miałeś czasu zobaczyć się ze mną. Jak ci się wydaje, kto pozwala ci żyć tak, jak to lubisz? Przepraszam. Nie puszczę cię dzisiaj do domu. Proszę poczekać. To mój brzuch. Męczy mnie dziś od rana. Nie wydaje mi się, żebym był dzisiaj w formie. Obiecuję, że przyjdę do pani jutro. Wydostanę cię stąd. Już dobrze. Ile jeszcze dziewcząt tak oszukałeś? Odpowiedz mi. Na początku o niczym nie wiedziałem. Potem coś podejrzewałem, ale starałem się nie dostrzegać. Chyba żaden twórca ukiyo-e nie mógłby nic osiągnąć bez wikłania się w podobne układy. Tylko znajdujesz sobie wymówki. Jak mogłeś mi to zrobić? A, teraz wszystko rozumiem. Wolisz młodsze dziewczyny, co? Pewnie wiesz, co się dzieje z głupcami, którzy niszczą mi towar, prawda? Ej, właściwie to gdzie ona jest? Nie wiem. Nie to, żeby mnie coś obchodziła. Srebrny generał. Kurde, za to nie kupię nic do żarcia. No, no. Nadal nie potrafię zbić ci ani jednej figury. Dziękuję, że ciągle pan o nas pamięta. Czym jest pan tym razem zainteresowany? No proszę, ma pan oko do piękności. Ofu. Nie no, żeby robić to z ośmiornicą. Do środka. Psia krew, gdybyś nie był kochasiem szefowej, już dawno nakarmilibyśmy tobą rybki. Odstaw jeszcze raz taki numer, a naprawdę złamiemy ci prawą rękę. Zapamiętaj sobie. Pobudka, chłoptasiu. Ej, gdzie jest ta dziewczyna? Pomóż jej. Jeśli czegoś nie zrobimy, zostanie sprzedana. Pogódź się z tym wreszcie, dobra? Ej, skończyliście? Co jest do diabła? To waży chyba stonę. Tamtej nie mam na liście. Zwijajcie się, bo znowu nam się od niej oberwie. Kiedy wykonuję ukiyo-e z młodą dziewczyną, obrazek trafia do portowej księgarni. Ale sklep to tylko fasada.
Wykorzystują te ukioe jako katalog dziewcząt sprzedawanych do Europy. Spóźniliśmy się. Już ją zabrali. A niech mnie. Coś wyskoczyło. Kim pan jest? Spóźniłem się dosłownie o kilka sekund. To ten facet. Nie podchodź. Bu, oszczędź mnie. Co tu się dzieje? Nie ruszać się. Jesteście aresztowani. Co to ma znaczyć? To jest legalna księgarnia i czytelnia. Niech mnie diabli, jeśli jest. I jeszcze pewnie na co dzień jest taka porozwalana. Przejrzałem wasze brudne interesy już dawno temu. Co pan wygaduje? Macie czelność wykorzystywać sklep jako przykrywkę do zamorskiego handlu niewolnikami. Ta dziewczyna i te malowidła to niezaprzeczalne dowody. Proszę pana, no niech mnie. To było cwane posunięcie, używanie ukioe jako katalogu. Ale teraz on tylko dowodzi waszych łajdactw. Wygrałem. Stawcie czoło prawdzie i poddajcie się. Doskonale. Teraz mogę odejść bez żalu. Prosimy pana o udanie się z nami. Szefie. Kochanie. A tak, byłbym zapomniał. Tak, jak się umawialiśmy. A więc w końcu to Jin zdobył pieniądze na naszą przeprawę. Choć wyglądało, jakby przez cały ten czas nic nie robił. Ja też przyniosłem dla nas trochę zdobyczy. Okropne, co to za świństwa? Niech was obu szlak trafi, przestańcie wreszcie. Dziewczyna o pięknych plecach. Posłuchaj ty, przepraszam. Przykro mi, że cię oszukałem, ale proszę, uwierz mi jeszcze ten jeden raz. To, co poczułem, gdy ujrzałem cię po raz pierwszy, było szczerą prawdą. Ty byłaś pierwsza. Żadnej innej dziewczynie nie spodobały się tak moje słoneczniki. Podjąłem decyzję. Od dzisiaj będziesz moją gwiazdą numer jeden. Chcę dostać się na jeden z europejskich statków płynących do Holandii. Nie wrócę do ojczyzny do dnia, w którym moje prace zostaną uznane za dzieła sztuki, ale nigdy o tobie nie zapomnę. A jeszcze coś. Nie mów pani Sawa, dokąd popłynąłem, dobrze? Będę zobowiązany. Bałwan. Co za głupek. Na pewno chcesz go tak wypuścić? Tak, zasłużył na to. W końcu namalował mnie z dużymi zderzakami. Zderzakami? Nieco później artysta, który chciał przedostać się do Holandii, został schwytany i deportowany. Jednakże jedną z rzeczy, jakie mu skonfiskowano, było ukioe, które miał ze sobą i które w końcu trafiło w ręce Van Gogha. To ono, jak się sądzi, było źródłem inspiracji jego serii malowideł ze słonecznikami.